1005 km. Tam gdzieś pod Holandię. Jest 5:20, jadę na bazę. No i z bazy startujemy. Dychę ciągniemy jak najdalej. 6 rano, 5,5 stopnia. No i co, lecimy, nie? Oczywiście weekend za krótki. Nie zdążyłem samochodu umyć, nie było czasu. Ładna pogoda, chciałem jak najszybciej na chatę, do domu. No i tyle, tak to wygląda. 6 rano, wyruszamy, o. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. No i oczywiście okularów słonecznych nie wziąłem, kurde, i teraz będę się męczył na tym słońcu. Na sieroski, ty głąbi. Rymań! Już jesteśmy w Rymań, kurde. No i do Garbsela mamy jeszcze 550 km. Także elegancko. No tutaj mamy sobie taki śniadanko robię, czy już w sumie to zjadłem. Serek wiejski, kanapeczki z masełkiem, bo tak lubię. No i stoimy na Bukowcach. 20 minut jeszcze. Z 20 minut jeszcze pauzy i jedziemy sobie dalej tej kawę. Jeszcze mam na razie syf cały, bo chcę zaraz tutaj tableta pod oczy, nawigacja. Tu mam mleko, żeby sobie wlać. Tu woda. No jeszcze tam kuchenka, bo używałem przed chwilą. Także zaraz sobie to tylko dokończę i będę tu ogarniał sobie w samochodzie. A tutaj właśnie radio zasięgu nie łapie polskiego. O, jesteśmy sobie już... O! Na 110 kilometrze na A2. Na pauzie tam na tym na jakim? Na Bukowcu włączyłem sobie nawigację na tablecie tą Sajdzik, tak? Nie, Sajdzik, coś takiego, Sajdzika testuję sobie. Taki monitor tu mam właśnie, ale w ogóle mi nie przeszkadza, jakby kto pytał. Będziemy testować, no bo albo sobie iGo wgram, albo będzie na Sajdziku, no zobaczymy jak to będzie się sprawdzało, nie? O Jezu. Zobaczymy. Ja mam na razie do Garbsena ustawione. O, tutaj jeden już koreczek był. Na ten samochód się palił w stronę Berlina. Ale na naszą, po naszej stronie jest w miarę okej. Także lecimy sobie spokojnie. Mamy wyjechane 2:44. W drugiej szychty i chyba dzisiaj pojedziemy na 10 godzin. O.
No tutaj niby zaraz ma być korek przed Hanowerem, 8 km czy 7 czy tam 6. Dlatego teraz pauzę zrobię sobie 45 drugą już. No i później polecimy tam te 2 godziny z hakiem. 2 godziny z hakiem polecimy i gdzieś tam sobie staniemy za Hanowerem. Do Hanoweru mamy jakoś 50 km albo 40. Tutaj na dziku się stoję, także teraz czas na toaletę i na chwilę odpoczynku, coś na ząb i jedziemy dalej. Mamy godzinę 58 do 10 godzin. Do tej pory wyjechaliśmy 8 godzin, 2 minutki. Także mamy tylko 2 godzinki jazdy jeszcze po tej pauzie, 45 minut. Dzień jak co dzień w Niemczech. Już mieliśmy 2 ształy. Jeden, kurczę, był chyba 5 km, a drugi tam z 2. Dalej jedziemy. Mamy wyjechane z tych 2 godzin, co zostało, jeszcze godzinę mamy wyjechaną, także jeszcze godzinkę. Tak 30 minut, 40 i będziemy na parking stawać, nie ma co. I tak mam na tę chwilę 322, tak jak zostanie 300, 290, to będzie ekstra na jutro. I ruch tutaj za garb sen. Dobra, wjeżdżamy na parking. Zobaczymy. Musimy tam wejść bez problemu, bo ja mam tylko 10 minut na 10 godzin. Ja idę szybko zobaczyć, czy będę miał miejsce. Może gdzieś tam jest jakaś rajeczka. A ile tu mam wyjechane? Mam 8 minut. 7 dosłownie. Dobra, nie ma! Kurwa. Jak nie ma, to trzeba się jeszcze ustawić. Jakoś trochę lepiej. Myślę. Dobra. Powinno zrywać. Powinno zrywać.
lewej strony. I z tej. Wyjścia nie ma, musi. Dobra. Także kierowca, wpisz zakończenie D, Deutschland. No i o, minuta wskoczyła. I zobaczcie jeszcze, która jest godzina. 17:50. 17:50 i już zobaczcie. Takie no, dość nawet... Taki nawet dość... Dość tęgi ten parking, no nie jest to jeden z najmniejszych. Z największych też to nie jest, ale jest taki w miarę duży. No i zobaczcie, że rajki są pozajmowane wszystkie. Już się za naczepami ustawiają chłopaki. Dla gabarytów też już pozajmowane i to są właśnie kochane Niemcy, które właśnie ja uwielbiam. Dlatego dzisiaj wyjechałem z domu o 6 rano, bo wiedziałem, że im wcześniej stanę, tym lepiej w Niemczech. To są właśnie Niemcy. To jest przesrane. A weź tutaj. No dobra, mniejsza auto. 9:55 do Dychy. Tak mamy wyjechany dzisiaj czas. Tak to właśnie wygląda. A teraz czas na jakąś zupkę sobie zjem. Te chłopaki już się za mną ustawiają, też nie ma rajek. Zapierdzielony parking jak cholera. Niemcy. Po prostu są to Niemcy. 9. Dzisiaj robimy 11. Czyli, aha, jeszcze zakończenie od dnia wpisałem, o którym to zakończyliśmy. 17:50. Tak. Dobra. Czyli do czwartej, do piątej rano, czyli do piątej rano, kurde. Czyli nie ma co. Kawa, herbatka, co sobie życzycie. Wstawiamy, jest piąta, no to przed piątą. Wstawiamy kawkę, myjemy szczenę, myjemy gębę, palimy furę i lecimy dalej. Nie wiem, czy wy widzicie, ale tutaj pokazuję na tej nawigacji 7,5 tony wysokość wiaduktu. To fajna taka rzecz, fajna. No zobaczymy, jak będzie prowadziła ta nawigacja dalej, bo na razie tam po autostradzie to ona jest praktycznie wręcz nawet niepotrzebna. Zobaczymy, jak tam dalej będzie jej szło. No wiesz, taki mi przyhebluje i koniec, kurde. A my mamy 11 km do celu. Oj. Ale mi się trafił rozładunek, raz, że nie mogłem wejść, a teraz z ulicy rozładowują, bo po prostu nie dało rady tam się zmieścić, no. Za długa przyczepa, za mało miejsca, samochody stały. Teraz tam chłopaki biorą to. O. I
zaraz tą drugą będziemy ściągać. Dobra, ja tam idę szykować szybko. Będę teraz podjeżdżał. To z samochodu będziemy brać. Rozładowałem, wypauzowałem. Ruszam w stronę Polski. Widzisz, że jest Dawidem. Będzie ten, co ładuje, czy to rozładowuje? Chyba będzie ładował się. Widzisz, że jest Dawidem. Chyba będę się spotkam na dwójce. Ale uciął. Dawcie się budzi. Czwarta rano, no po czwartej. Aż auto nawet pali, to też odpalimy. Będziemy jechać. O, ma 300, ja mam. Ja mam 300 i tak to wygląda. 3 km tylko będę musiał zboczyć z drogi. Bo będziemy ładować łódkę. Jedną bodajże, nie wiem. Chyba jedną, reklamacyjną może, nie wiem, nie znam się jeszcze na tym. Pierwszy dopiero mój załadunek na powrocie. Taki. Mamy się załadować do trudy, no to w domu pauza i zobaczymy, czy jutro będziemy jechać, czy w czwartek, czy w piątek, czy tam będziemy się ładować od razu i w weekend w domu, no zobaczymy. Na razie nie ma co mówić, no zaraz tam będziemy. Jest 12 km, także zaraz będziemy na miejscu. No i miał być załadunek, przyjeżdżam, łódki nie ma. Ale tutaj to kurde gadają po tym English tak dobrze, że jestem zdziwiony, że Niemcy tacy apacze. No i co? I jedziemy do domu. Ona mówi, że łódki nie ma tutaj. Dałem znać spedytorowi, spedytorce i faktycznie nie ma. O tej klientka, czekajcie. O! Kobietka mówiła, że to jest niemożliwe, że dzisiaj będzie załadunek. No to elegancko w sumie. No to ja. Takie delikatne śniadanko. Serek wiejski. Z kanapki. No tak, ostatnio wam pokazywałem. Ja tak śniadań nie lubię. Teraz sobie zjem. A potem w Polsce. Tam za niedługo będziemy. Pauza się skończy, pojedziemy. To sobie na szaszłyczki pójdę, bo tu mamy taki bar przed chyba Goleniowem. Jest taki zajebisty. Takie szaszłyczki robią. Mordy. Muszę tam odwiedzić. No i dzisiaj w domu będziemy, nie wiem, na godzinę 16-17.